Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba. Jestem w zagrodzie edukacyjnej, sieci zagród edukacyjnych, dziesięciolecie placówki w Koniakowie. Tutaj nigdy nie byłem. Pokażę wam, co tutaj jest. Tutaj jest owieczki. Proszę bardzo. I wystawa jest na górze. Miejsce ciekawe. Szedłem na górę, o. A tutaj są takie, co mają przy te owce. Proszę bardzo. Co tutaj jest? Wełna. Jarmar Parsteński, wrzesień, świętego Rosodem. Baca rozwisa się z juhasami, zobaczcie. Sierpień, wyrób serów. Uoczysz. A tutaj pełno wełny jakieś. Ale by moja mama miała normalnie raj. Raj by miała. I to wszystko można kupić. Zobaczcie. To jest wszystko w Koniakowie. Strzyżenie w lipcu. Słowacji. Szkoda, że teraz nie ma strzyżenia w lipcu. Runo i wełna. O, proszę bardzo. O, a tu co? Jak to się robi? Nie wiem, słowo honoru. Czy to jest wełna? Z tych owiec? Rany a to jest chyba fart. Tu się ugniata jakoś. Tu się coś tam tego i proszę. I taka wychodzi. I tam się nakręca. Nie wiem, o co się rozchodzi. Nie ma nikogo. O. Kazali zwiedzać. Nie wiem, o, a tu taki puchatek. No, dobra. A tu są, o, takie z tego. Proszę, wełniane. Proszę, można kupić. I tutaj jest centrum pasterskie, proszę, tam wszedłem. Tam jest droga dojazdowa i tu jest dziesięciolecie. Wszystko, proszę bardzo. I kto tutaj prowadzi wypas? Baca Piotr Kochut z Koniakowa, 820 metrów na Ochoditej. Tu jest sklep góralski Bacówka, proszę. Wystawy, tutaj będzie jagnięcina, tutaj będzie owieczki w zagrodzie. I wiele by można było mówić, pół zwierząt. Góralscy, śląscy, żywieccy, tutaj właśnie Beskidy, proszę bardzo, Wędruj znany, szlak kultury wołoskiej, centrum pasterskie, o, w Koniakowie, ja tam stoję, kupiłem tam jakieś oscypki, tak? A tu, tam też jest muzeum i sklepik. Bo jestem w Koniakowie, tu gdzie te koronki są, jakbyście chcieli wiedzieć. Tak? O, tam są też koronki. Tam jest muzeum, sklepik. To samo. Jeszcze się przejdę kawałek do przodu. Co tam jest? I tam jest jeszcze górka jakaś. Wyciąg, ja tam na tą górkę pójdę, nie wiem, jak ona się już nazywa, chyba ma, i tutaj jest, zasuwają tutaj, także ja tu się boję jeździć, a oni się w ogóle nie boją. Centrum pasterskie, zaraz zobaczę. I tam jest kościół Koniakowa i zakręt tam w prawo, no to tam nie idę. Idę z powrotem.